Wymsknęło mi się. Uważaj, bo śmieszysz się przed publicznością. Z czego się śmiejesz? Byłeś taki zabawny w roli tej starej. Nie widzę w tym nic śmiesznego. Musiałem zastąpić aktorkę grającą służącą. Zaczynaj, Ramonie. Podpowiedz mu. Kolację zjemy sami. Kolację zjemy sami. Będziemy razem. Będę cię pieścił jak nigdy przedtem. I całował. Pozwoliłam panu wejść, choć Mariciuj wyszła. Wyraźnie mi powiedziała, kiedy mnie nie ma, nie wpuszczaj tu ani Juana Miguela, ani Omara. Żadnego z nich. Muszę widywać syna. A może pan przychodzić? Mariciuj chce uniknąć niemiłych incydentów i tej ciągłej huśtawki. Chcę przestać się zadręczać. Uważasz, że między Mariciuj i mną wszystko już skończone? Juan Miguel nie pozwolił mi zabrać Maity. Wiedziałam. Zabiorę ją wbrew jego woli. Nie radzę pani, Onelio. Ściągnie pani na siebie kłopoty. Jeszcze więcej niż dotąd? Dużo więcej, bo pan nie pozwoliłby pani się z nią widywać. Juan Miguel zżyma się, gdy broni córki. Twierdzi, że zabiła kochanka i usiłowała zabić przyjaciółkę, ale ja w to nie wierzę. Niech pan przysunie tu krzesło. Bliżej. Wydaje mi się, że stracił pan u Mariciuj szansę. Tak mi przykro. Przykro panu, że nie będziecie już razem? Bardzo, Candelario, to oczywiste. Nic już nie rozumiem. I to mówi człowiek, który ma się ożenić z inną? Zapomnij o tym ślubie. Co pan mówi? Nie ożenię się z Blanką Silvą. Moje serce należy do ciebie, Omarze. Tak jak moja miłość. Co to za gra? Nie wierzysz mi? Wychodzisz za Juana Miguela San Romana. Wręczyłaś mi zaproszenie na wasz ślub. To nie było zaproszenie na mój ślub. Jak to? Wiedziałam, że nawet go nie otworzysz i nie odkryjesz prawdy. Chciałam tylko wzbudzić w tobie zazdrość. Zazdrość? Nic mnie nie łączy z Juanem Miguelem, jedynie przyjaźń. Jego miłością jest Mariciuj, a ty jesteś moją. Z tym ślubem zgubę... Z nianią. To była gra? Właśnie. Głupia gra, która nie przyniosła skutku. Nie można żartować z poważnych spraw. Nie wyobraża pan sobie, ile Mariciuj wylała łez. Przez pana. Wiem, że ją skrzywdziłem, choć tego nie chciałem. Wrócę jeszcze do tej pana narzeczonej, niani Maity. Wyglądała jak mucha ogłuszona paczką. Przepraszam, że walę prosto z mostu. Aż tu nagle zmieniła się tak, że mogłaby usiedlić każdego. I z tym właśnie Mariciuj nie mogła się pogodzić. Naprawdę? Przecież mówię. To zazdrość. A skoro jest zazdrosna, to wciąż mnie kocha. Nie będę się spierała. Więc ona... Ale niech pan nie robi sobie nadziei.
Przecież powiedziałaś... Tak, ale wszystko wzięło w łeb przez tę burdę z panem Omarem. Mariciui nie chce słyszeć ani o was, ani o innych mężczyznach. Powiedziała mi to wyraźnie. Wysłuchaj mnie. Wyjdź. Proszę cię. Spójrz na mnie, proszę. Zniszczyłaś mnie. Kochałem cię do szaleństwa. Ale musiałem cię zostawić, kiedy zorientowałem się, że mnie zabijasz. Uciekłeś, bo tkwiło we mnie zło. Ale teraz wiesz, że nie jestem zła. Zniknęła dzieląca nas przeszkoda. Spójrz na mnie. To ja byłam kobietą, która cię pociągała, budziła w tobie namiętność. W swym drugim wcieleniu, zamilcz. Szukałam cię, wiedziona szaleństwem. Przyjechałam za tobą do Meksyku. A teraz przyszłam tutaj wreszcie jako kobieta zdrowa i pewna siebie. Bez szarych ubrań i okularów. Bez tego wszystkiego, co sprawiało, że patrzyłeś na mnie jak na brzydką, obcą ci osobę. Todo eso que hacía que me vieras como una mujer fea y ajena a ti. Wiesz, co chcę ci ofiarować? Lo sabes bien. Co? Duszę Blanki w ciele Iwet. Nie. Doskonale. Koniec aktu pierwszego. Jak nam poszło? Świetnie. Na następnej próbie popracujemy nad ruchem scenicznym. Więc na dziś koniec? Tego nie powiedziałem. Próbujmy dalej, żeby wykorzystać czas. Zacznijmy od następnego aktu. Jest bardzo trudny. Teraz cię zabiję. Przygotuj się. Pamiętaj, jesteś gotów zadać jej śmierć. Widzisz? Jest jedynym świadkiem. Musisz ją wyeliminować, by zbrodnia nie wyszła na jaw. Przez ciebie stracę w oczach publiczności. Próbujmy. Zaczynaj. Wygląda, jakby był nabity. Ślepakami. Nikomu nie zrobią krzywdy. Co mam zrobić? Strzel do niej. Chcę to zobaczyć. Zaczynajmy. Czemu nie dałeś znać, że przyjeżdżasz? Nie przyszło mi to do głowy. Chcę porozmawiać o naszym ślubie. Nie chcę dłużej czekać. Ale Eduardo, nie chcę zwlekać. Po co odkładać coś, czego pragniemy oboje? Pragnę, byśmy zaczęli wspólne życie i bym mógł uznać twojego syna. Teraz kolej na nas. Nie powiedziałam ci, ale... Coś się stało? O co chodzi? Mów. Eduardo... Nie mogę za ciebie wyjść. Omar... Nie masz mi nic do powiedzenia? Wszystko już zostało wyjaśnione. Znasz więc źródło mojej choroby, przyczynę rozdwojenia osobowości i żądzy czynienia zła, zwłaszcza takim mężczyznom jak ty, mimo że tak bardzo cię kochałam, że też właśnie mnie. Nigdy nie było innego mężczyzny. Przysięgam. Teraz wszystko pamiętam i wiem, że byłeś tym jedynym. To dowód, że zawsze darzyłam cię uczuciem, miłością i pożądaniem. I nadal tak jest. Pasión y lo sigue habiendo, Omar.
Nie odpowiadasz. Nie wiem, co powiedzieć. Zostaw mnie samego. Błagam. Muszę się zastanowić. Zgoda. Rozumiem. Abyś odnalazł spokój, tak jak ja. Dlaczego nie możesz za mnie wyjść? Zabrania mi tego Amador. A kimże on jest, żeby ci czegokolwiek zabraniać? Nie rozumiesz. Ma sposób, by zmusić mnie do posłuszeństwa. Jaki sposób? Chodzi o dziecko. Odbierze mi je, jeśli za ciebie wyjdę. Widziałaś mnie. Z większym przekonaniem. Jesteś